Natomiast jeżeli chodzi o Akademię Kopernikańską, to jest między innymi problem panu, bo konia z rzędem temu, kto powie, po co było w listopadzie 2023 roku przekazywanie Akademii Kopernikańskiej 30 milionów w obligacjach. Po co było przekazywanie w grudniu dodatkowej 20-milionowej subwencji? 50 milionów. Wystarczyło, żeby zasilić tymi środkami Polską Akademię Nauk i nie byłoby problemu tego, o którym my w tej chwili dyskutujemy. I mówię tylko uczciwie, żebyśmy zdawali sobie z tego sprawę, jak dzisiaj mówimy, brakuje 50 milionów, to my wiemy, gdzie one są. Planowane wydatki w części z kolei 67 Polska Akademia Nauk w projekcie ustawy budżetowej na działalność Akademii ujętej w dziale 730 przewidziano kwotę 125,9 miliona złotych. To jest wzrost o prawie 4 miliony złotych w stosunku do roku 2024. I jeżeli mogę, Akademia Kopernikańska, proszę Państwa, schyłkowa instytucja, która już w tej chwili właściwie kończy swoją działalność. Przewidziana kwota jeszcze na rok 2025 to jest 11,8 miliona złotych, z czego 11,3 miliona to są honoraria i te podstawowe koszty związane z funkcjonowaniem, działalnością Akademii Kopernikańskiej, ale także przewidziano kwotę dotacji celowej 500 tysięcy na sfinansowanie jednej nagrody kopernikańskiej. I na tym zakończyłem, Pani Przewodnicząca. Dziękuję bardzo. Jestem do Państwa dyspozycji.